Cześć, witajcie. Moja dzisiejsza prezentacja zatytułowana jest Jak zrekrutować programistę, nie tylko na LinkedInie. Pytanie, jak możecie przyznać, dosyć intrygujące. Przypuszczam, że wielu z was obraca je w myślach dosyć regularnie. Mam nadzieję zatem, że moja prezentacja również wyda wam się intrygująca. Chciałabym bowiem podzielić się z wami kilkoma pomysłami na to, jak kształtować obszar employer brandingu na bazie mojej pracy w firmie Tidio. Na początek kilka słów o mnie. Nazywam się Weronika Drzewińska. W employer brandingu pracuję od ponad 5 lat. Głównie działam w branży technologicznej. Aktualnie od ponad 1,5 roku kształtuję obszar employer brandingu w firmie technologicznej Tidio, która zajmuje się tworzeniem narzędzi do obsługi klienta online dla małych i średnich firm. Jeżeli chodzi o zagadnienia zawodowe, to zawsze w employer brandingu najbardziej fascynowały mnie zagadnienia z obszaru filmu i marketingu. No dobrze, słuchajcie, zaczynamy. Wyobraźcie sobie, że dołączacie do firmy, która znana jest od strony marki pracodawcy i jedynie na rynku lokalnym, na rynku jednego miasta. Dodatkowo pierwszego dnia pracy dowiadujecie się, że plany rekrutacyjne są dosyć ambitne. Należy w przeciągu roku zrekrutować minimum 100 osób. Dodam, że działacie w branży, która nie należy do najłatwiejszych, ponieważ jest to branża IT, w której rekrutacja stanowi wyzwanie samo w sobie. Czy to brzmi jak ciekawa sytuacja? No nie do końca. Jest to na pewno wyzwanie. Wiem to po sobie, ponieważ tak wyglądało właśnie Tidio na początku 2021 roku. Naturalnym jest, że pojawia się pytanie, od czego zacząć. Mogę wam powiedzieć, że jak jesteście w takiej komfortowej sytuacji, że nie macie absolutnie nic na start, to bardzo dobrze zacząć od EVP. EVP, czyli Employee lub Employer Value Proposition, to taki wyróżnik waszej firmy, coś, co odróżni was i będzie taką podstawą komunikacji z kandydatem. Będzie to taka swoistego rodzaju obietnica, którą składacie kandydatowi na temat tego, jak będzie wyglądała praca w waszej firmie, czego może się spodziewać. Jak macie dobrze zdefiniowane EVP, to na pewno będzie ono autentyczne i unikatowe. Nie bójcie się tej autentyczności. Tutaj nie chodzi o to, żeby malować trawę na zielono. O ile EVP do pewnego stopnia może być aspirujące, to jednak zależy nam na tym, żeby odzwierciedlało realia firmy. A jak będzie dobrze zdefiniowane, to na pewno będzie jedyne w swoim rodzaju, ponieważ jedynie wasza firma ma taki produkt, taką usługę i takich ludzi na pokładzie. No dobrze, EVP, fajnie, wszyscy wiemy, o co chodzi. Natomiast jak zdefiniować takie EVP? Przypuszczam, że jest kilka podejść, kilka sposobów. Ja wam powiem, jak to wyglądało w Tidio. Otóż na samym początku ja myślałam, że to będzie taki bardzo żmudny, długotrwały proces, że będzie zakładał wiele godzin wywiadów jakościowych z naszymi pracownikami i szczerze mówiąc bałam się, że po prostu nie zdążymy z naszymi planami rekrutacyjnymi, że po prostu ten już początkowy etap EVP nas przerośnie. Aż do momentu, dopóki nie natknęłam się na teorię trójkąta EVP i książkę Zyty Machnickiej pod tytułem Lepszy pracodawca. Zyta w swojej książce opisuje teorię, proponuje teorię wydobywania, właśnie definiowania EVP, którą na bazie swoich doświadczeń pracy z różnymi klientami. De facto według tej teorii prawda o kulturze organizacyjnej i sile biznesu, czyli taka wasza podstawa EVP, jest wypadkową odpowiedzi na trzy pytania. Pierwsze pytanie to pytanie o siłę produktu, czyli jaki jest jeden powód, dla którego warto korzystać z waszego produktu, usługi. Drugie pytanie to pytanie o siłę pracodawcy, czyli jaki jest jeden powód, dla którego warto pracować w waszej organizacji. Trzecie pytanie to pytanie o tożsamość organizacji, czyli czym jest dla ciebie ta organizacja. Dopiero uzyskując odpowiedzi na te trzy pytania, krosowo jesteśmy w stanie wydobyć taką prawdę o kulturze organizacyjnej, co będzie świetną podstawą do tego, żeby zaaplikować nasze umiejętności copywriterskie i zaproponować definicję EVP. Kierując się tą teorią, zaproponowałam w Tidio proces definiowania EVP, który składał się z kilku etapów.
Pierwszy etap to działania wewnętrzne. Zaczęliśmy od ankiety z trzema pytaniami jakościowymi, czyli otwartymi, wysłanymi do naszych pracowników. To były dokładnie te pytania z trójkąta EVP. Na bazie odpowiedzi od pracowników mieliśmy już bardzo fajny materiał, żeby przeprowadzić spotkanie warsztatowe z naszym zarządem. Dodatkowo też zarządowi zadaliśmy dokładnie te trzy pytania. Bardzo fajnie okazało się, że odpowiedzi na pytania zarówno od pracowników, jak i zarządu są zbieżne. To była bardzo fajna podstawa dla nas. W kolejnym etapie przeprowadziliśmy grupy fokusowe w czterech obszarach z pracownikami z obszaru technologicznego, produktowego, marketingowego oraz customer support, co pozwoliło nam troszeczkę lepiej doprecyzować nasze grupy docelowe. Jeżeli chodzi o działania zewnętrzne, to tutaj przygotowaliśmy ankietę do kandydatów. W mailu, który otrzymują oni po zaaplikowaniu na konkretną rolę, czyli takiej zwrotce potwierdzającej, że otrzymaliśmy aplikację, dodaliśmy ankietę z pytaniem, jak oceniasz Tidio jako pracodawcę. Udało nam się zebrać bardzo fajny materiał wyjściowy do tego, jak kandydaci nas postrzegają do tej pory. Do tego wspomogliśmy się również analizą mass media, czyli tym, jak Tidio jest postrzegane w sieci. No tutaj akurat nie było dużo materiału, no ale to był też punkt nieodzowny tego procesu. Oraz zrobiliśmy analizę działań konkurencji, czyli 10 firm, które postrzegamy jako bezpośrednią konkurencję. Cały proces trwał 8 tygodni. W 9 tygodniu przygotowana była prezentacja EVP i zarysu strategii employer brandingowej dla całej firmy. No i teraz, co nam wyszło? Nasze EVP de facto sprowadza się do zdania grow by helping thousands grow. Chciałabym tutaj podkreślić, że na czym warto również oprzeć EVP, to taka idea, żeby marka pracodawcy była poniekąd zbieżna i wynikała z założeniami marki produktowej. Grow by helping thousands grow. Nasz produkt pomaga naszym klientom rosnąć, ponieważ dodatkowe feature'y w produkcie są przez nich uruchomiane w momencie, kiedy ich biznes jest na tyle dojrzały, żeby z tych feature'ów po prostu skorzystać. Pełna wersja EVP, widzicie ją na slajdzie. Często też posługujemy się hashtagiem Grow with Tidio. Dam wam sekundkę, żebyście sobie na spokojnie przeczytali. Dobrze, lecimy dalej. No tak, mamy EVP, natomiast nadal jesteśmy firmą, która jest znana jedynie na rynku lokalnym. Przez 2 miesiące, które pracowaliśmy nad EVP, rekrutacja w IT wcale nie stała się łatwiejsza. Pytanie, co dalej? Otóż tak, ja jestem zwolenniczką takiej teorii, że w działaniach employer brandingowych, zwłaszcza tych nastawionych na pozyskiwanie kandydatów, czyli w tej fazie zewnętrznej, bardzo dobrze jest zrobić pewną analogię pomiędzy employer brandingiem a marketingiem. Znany wam model lejka marketingowego może być bardzo fajnym narzędziem, który pozwoli wam zaplanować działania employer brandingowe, tak aby zadbać o tą całą ścieżkę kontaktu z kandydatem. No i tak, przykładowo, w fazie awarenessowej, czyli świadomościowej, działaniami employer brandingowymi mogą być na przykład film karierowy, artykuły sponsorowane, eventy, kampanie świadomościowe w mediach społecznościowych. W fazie rozważania, consideration, kiedy to nasz kandydat chce troszeczkę więcej dowiedzieć się o nas, czyli na przykład poznać nasze benefity, warto zaproponować takie działania, czy zadbać o to, żeby na przykład doprecyzowywać i zadbać o treść ogłoszeń, o pracę. Zadbać o fajne treści z dużą ilością informacji na stronie karierowej, a także na naszym blogu firmowym. Kiedy kandydat jest już gotowy, żeby konwertować, czyli w naszym przypadku złożyć aplikację do firmy, warto mu w tym pomóc, proponując kampanie rekrutacyjne, czyli już targetowane kampanie promujące ogłoszenia na konkretną rolę. Co jest bardzo istotne według mnie, nie wiem, może oczywiste, natomiast uważam, że często gdzieś tam w ferworze pracy o tym zapominamy.
to, że jako dział employer brandingowy lub dział HR-owy stanowimy naprawdę niewielki procent osób w firmie, więc też ciężko oczekiwać, że tak mała grupa osób sprawi, że firma na przykład podwoi swoją liczebność. Dlatego co jest bardzo istotne przy prowadzeniu employer brandingu, to przede wszystkim zaangażowanie pracowników. Naprawdę nie będziecie w stanie sami przygotować tych wszystkich działań bez zaangażowanych pracowników. A tym bardziej nie będziecie w stanie odpalić takiego naszego turbo doładowania w lejku, jakim są kolejne fazy, czyli faza lojalnościowa i faza poleceń. Żeby skorzystać i trochę pomóc pracownikom w tym, żeby bardziej ich zaangażować w tych kolejnych fazach, jak widzimy, że te osoby już są chętne do dzielenia się z poleceniami ze swoimi przyjaciółmi, z rodziną, to zaproponować program ambasadorski, żeby troszeczkę jeszcze wyłonić tych ambasadorów i wykorzystać ten potencjał. Co jest też istotne i o czym nie należy zapominać, to to, że EVP to nie jest coś, co sobie wyprodukujemy i potem zawieszamy w próżni. To jest coś, na czym powinniśmy oprzeć całą naszą ścieżkę kandydata i de facto EVP powinno przejawiać się we wszystkich tych działaniach. I teraz kilka przykładów EVP TDO w naszych działaniach. Chociażby film karierowy zatytułowany Grow with TDO, cały poświęcony jest temu, jak pracownicy u nas mogą się rozwijać. Tutaj akurat widzicie slajd chyba, który najbardziej to obrazuje. Kolejny przykład, My Growth, czyli cykl blog postów na naszym blogu, w którym pracownicy opowiadają o tym, jak wygląda ich praca w TDO, dzielą się tym, jak mogą się rozwijać, a także opowiadają o tym, jak rozwijają się również w życiu pozazawodowym. No i kolejna rzecz, program ambasadorski. Idealny właśnie do tego, żeby pracownicy zdobywali nowe umiejętności, a także żebyśmy my czerpali z ich zaangażowania. I tu w tym miejscu chciałabym zatrzymać się troszeczkę dłużej. Opowiem wam pokrótce, jak wygląda program ambasadorski w TDO. No tak, program TDO Ambassadors. Obecnie mamy na pokładzie w tym programie 35 osób, co uważam za bardzo fajny wynik. Badania mówią, że jakieś 10-15% twoich wszystkich pracowników będzie takimi naturalnymi ambasadorami. My obecnie mamy 140 osób na pokładzie. Jeżeli chodzi o ten sam program, jest on otwarty dla wszystkich pracowników. Nowych ambasadorów onboardujemy raz na 6 miesięcy, natomiast jako grupa spotykamy się co kwartał. Jeżeli chodzi o benefity dla pracowników z udziału w tym programie, to są to przede wszystkim warsztaty i dodatkowe szkolenia, takie jak chociażby warsztaty z wystąpień publicznych, warsztaty ze storytellingu, czyli wszystkie takie, które pomagają pracownikom zdobywać nowe umiejętności i rozwijać ich marki osobiste jako ekspertów w swoich dyscyplinach. Taką osią, która trzyma nasz program i która wpływa na motywowanie pracowników, jest grywalizacja. Za swoje dodatkowe działania, takie jak wystąpienia na konferencjach czy napisanie artykułów sponsorowanych, pracownicy zbierają punkty, a najbardziej zaangażowanych nagradzamy nagrodami. Taką podstawą do mierzenia właśnie tego zaangażowania naszych pracowników i liczenia punktów w tym systemie grywalizacyjnym są ich działania w mediach społecznościowych, które mierzymy dzięki platformie Sherby, z której korzystamy. No dobrze, a teraz kilka przykładów zaangażowania naszych pracowników. Tutaj widzicie po lewej stronie meetup React.js we Wrocławiu, następnie konferencję Digital Marketing Europe, po lewej tutaj zeszłoroczna konferencja PHPers, po prawej stronie artykuł sponsorowany dla Just Join IT, napisany przez naszego backend developera. Tutaj widzimy zajawkę wystąpienia naszego product managera na zeszłorocznym Product Campie. Następnie zajawka dwóch prezentacji na For Developers, informacja o udziale w podcaście. Kolejny podcast, porozmawiajmy o IT, również 1,5-godzinna rozmowa z naszym pracownikiem. Po prawej stronie ta koleżanka z działu rekrutacji w wywiadzie dla portalu Human Panel. No i dodatkowo zdjęcia z naszych szkoleń i integracji.
No ale dobrze, co dalej? Macie już EVP, macie swoje działania zaplanowane w Lejku. Być może jest pojawia się ten moment, że musicie zmierzyć się z pewnymi przekonaniami ogólnie na temat employer brandingu i sensowności waszych działań. Że to na przykład jest kosztowne, a że to w sumie trudne do zmierzenia jest. Że robicie, bo wszyscy tak robią, zaczynacie się zastanawiać, czy naprawdę robicie, bo chcecie, bo właśnie może dlatego, że wszyscy tak robią. Ogólnie pojawia się pytanie, czy to ma sens. Dobrze, na slajdzie widzicie 24,4% tylu kandydatów w kwartale pierwszym tego roku zaaplikowało do Tidio w wyniku, bezpośrednio w wyniku działań employer brandingowych. Skąd mam taką dokładną liczbę? Otóż ja jestem zwolenniczką tego, że jednak można mierzyć rzeczy w employer brandingu pod warunkiem, że ma się dane i odpowiednie wskaźniki. I tak, jeżeli chodzi o dane, to my przede wszystkim korzystamy z danych z naszego ATS-a, Recruity, z Google Analyticsa strony karierowej. Jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni z UTM-ami, czyli dodajemy kody trakujące do linków, które umieszczamy w sieci, w online, a propos naszych działań, a także korzystamy z danych, z dashboardów, aplikacji takich jak LinkedIn, Facebook czy Sherby. Naszym podstawowym KPI-em w Tidio jest wskaźnik First Heard. Jest on budowany na podstawie odpowiedzi na pytanie Where have you first heard about Tidio? Pytanie to jest zawarte w formularzu aplikacyjnym, który uzupełniają wszyscy kandydaci, obojętnie na jaką rolę aplikują, obojętnie na jaką, z jakiego źródła do nas się zgłaszają. No i tak, jeżeli chodzi o te odpowiedzi na to pytanie, aktualnie do wyboru jest 21 odpowiedzi, z czego 9 z nich jest bezpośrednio powiązana z naszymi działaniami employer brandingowymi. I tak przykładowo, LinkedIn post, personal post from a Tidio employee, tutaj zakładamy, że chodzi o post, który umieścili najprawdopodobniej nasi ambasadorzy. Czyli ktoś zobaczył tego posta i zdecydował się zaaplikować. I LinkedIn post from Tidio Brand, tutaj zakładamy, że pierwszy raz dowiedzieli się o nas z naszych kampanii, prawdopodobnie kampanii reklamowych. Co jeszcze można mierzyć? Jeżeli chodzi o reklamy w mediach społecznościowych, to my mierzymy, oprócz oczywiście danych z dashboardów, mierzymy właśnie liczbę kandydatów, którzy po raz pierwszy usłyszeli o nas w wyniku reklamy, to na bazie wskaźnika First Heard. Jakość, czyli procent tych kandydatów, którzy przechodzi dalej w procesie rekrutacyjnym, czyli przechodzi na kolejny etap. U nas w tym wypadku, no w naszym wypadku jest to phone screen. Jeżeli chodzi o program Tidio Ambassadors, to tutaj sytuacja wygląda analogicznie. Mierzymy liczbę kandydatów, którzy zaaplikowali, usłyszawszy o nas po raz pierwszy w wyniku postu ambasadora, to na bazie wskaźnika First Heard. A także jakość tych osób, czyli ich jakość, czyli procent z nich, który przechodzi dalej w procesie rekrutacyjnym. Bardzo fajnym wskaźnikiem jest też zasięg postów ambasadorów, w tym postów typu oferty pracy. To akurat mamy takie dane z platformy Sherby. W zeszłym kwartale nasi pracownicy udostępnili 48 postów z ofertami pracy, które dotarły do ponad 78 tysięcy użytkowników mediów społecznościowych. Dobrze, jeżeli chodzi o eventy, to tutaj też jest kilka bardzo fajnych wskaźników, którymi chciałabym się z wami podzielić. Pierwszy z nich to tak zwane leady z eventów. Leady, czyli dane kontaktowe do osób, które zdecydowały się je nam powierzyć, zostawić, biorąc udział w aktywnościach, na przykład na naszym stoisku podczas eventu. Kolejny miernik, bardzo myślę, że fajny i ciekawy, to wejścia na stronę karierową z QR-kodów z prezentacji. Czyli każdy z naszych pracowników, który jest prelegentem na danym evencie, na koniec swojej prezentacji wyświetla QR-kod. My jesteśmy w stanie w Google Analyticsie odczytać, ile osób ten kod zeskanowało i weszło na naszą stronę karierową. Podobnie UTM w linkach, czyli widzimy wejście na stronę karier ze wszystkich linków, które są powiązane z promocją danego eventu.
No dobrze, ale to słuchajcie, tyle o wskaźnikach, a trochę o rezultatach może. Tak, w 2021 udało nam się finalnie zrekrutować 80 osób, natomiast bardzo fajnie dopracowaliśmy mierniki i bardzo fajnie wyglądał kwartał pierwszy, więc mogę się tutaj z wami podzielić, jak to wyglądało. W pierwszym kwartale 1903 kandydatów, z czego 32 osoby zatrudnione. I tak, dzięki naszemu wskaźnikowi First Heart wiemy, że kandydaci aplikujący w wyniku działań employer brandingowych stanowili 24,4%, czyli było to 465 osób. Jeżeli chodzi o jakość tych kandydatów, czyli procent osób przechodzących na phone screen, było 21,5%. Ta jakość tylko się umacniała w tym procesie. Jeżeli chodzi o zatrudnionych, to aż 7 osób, czyli 21,8% zaaplikowało do nas w wyniku działań employer brandingowych. No dobrze, a jeżeli chodzi o reklamy, to też na bazie wskaźnika First Heart jesteśmy w stanie powiedzieć, że 243 osoby usłyszały o nas po raz pierwszy w wyniku prowadzonych kampanii reklamowych. Jeżeli chodzi o jakość tych osób, które dotarły do nas właśnie z tego źródła, to 24,3%, czyli co czwarta osoba przechodziła dalej w procesie rekrutacji. No dobrze, a jeżeli chodzi o program TD Ambassadors, czyli ten miernik First Heard from a LinkedIn Post from TD Employee, tutaj wiemy, że były to 53 osoby, które wybrały taką odpowiedź. Natomiast jeżeli chodzi o procent z nich, które przechodziły dalej na phone screen, dalej w procesie rekrutacyjnym, jest nawet ona wyższa niż w przypadku kampanii, czyli 28,3%. To też bardzo fajnie pokazuje taką teorię, że w zasadzie to my jako ludzie bardziej ufamy ludziom niż markom. Stąd też więcej osób było pewniejszych może w swojej aplikacji i przechodziło dalej po prostu w procesie. Dobrze, jeżeli chodzi o liczbę użytkowników odwiedzających stronę karierową w wyniku eventów, czyli taka wisienka na torcie, którą się z wami podzielę, z naszego Google Analyticsa wiemy, że z racji promocji, zaangażowania naszego w sponsoring eventów i promocję z tym związaną, 298 użytkowników odwiedziło naszą stronę karierową. No dobrze, no to wracamy do początku. Jak zrekrutować programistę? Nie tylko na LinkedInie. No, jednoznacznej odpowiedzi nie ma, natomiast jest kilka wskazówek, które myślę warto zastosować, żeby troszeczkę się przybliżyć w odpowiedzi na to pytanie. Przede wszystkim zacznijcie od EVP. Tutaj zdecydowanie będziecie błądzić w komunikacji, jeżeli nie będziecie mieli tej konkretnej podstawy. Po drugie, zaplanujcie działania employer brandingowe, mając na uwadze to, jak kontrybuują one w lejku marketingowym. Po trzecie, zaangażujcie pracowników. Naprawdę nie jesteście w stanie robić employer brandingu samodzielnie. I po czwarte, mierzcie skuteczność swoich działań. Mam nadzieję, że wskaźniki, które wam pokazałam, są dla was inspiracją, czy będą dla was inspiracją do tego, żeby jednak mierzyć swoje działania, bo naprawdę jesteśmy w stanie bardzo dużo rzeczy po prostu policzyć, zobaczyć, jak nam tutaj skutkują. No dobrze, więc zostawiam was z taką myślą, że jak podejdziecie do tego w ten sposób, czy zaaplikujecie chociaż część z tych wskazówek, mam nadzieję, że uda wam się z waszą strategią employer brandingową wypłynąć, tak jak i nam się powoli udaje, wypłynąć na szerokie wody, a z czasem być może będą to jeszcze szersze wody. Bardzo dziękuję za uwagę.